Dzień dobry, witam was, znowu ja, wasz ukochany żywy youtuber, a dzisiaj jak możecie słyszeć, no trochę jestem nieżywy z lekka, nagrywam to będąc trochę chory, spokojnie koronawirusa nie mam, chyba. A dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z DSJ, bo co ja mógłbym innego nagrać w sumie w sezonie zimowym. Dawno nie było serii DSJ 4 Challenge, wiem, że bardzo tą serię lubiliście, robiła ona bardzo duże zasięgi, wy też dobry feedback dawaliście pod nią. Powiem wam tak, zazwyczaj do gry w DSJ używa się myszki. No i to jest dosyć logiczne, że gra się na myszce. Jednak dzisiaj złamiemy wszystkie możliwe prawa logiczne i zagramy w DSJ bez jej użycia. Zagramy w DSJ dzisiaj na klawiaturze. Dokładnie właśnie na klawiaturze. Przed filmem zainstalowałem sobie szybko emulator myszki na klawiaturę. Wpadłem na ten pomysł już kiedyś, realizuję go teraz. Zbindowałem sobie sterowanie na strzałki i dzisiaj po prostu zrobiłem sobie DSJ 4 Challenge właśnie na klawiaturze. Żeby ten film miał jakiekolwiek pozostałości z serii DSJ 4 Challenge, czyli w sensie trochę tych zasad, jakie były, zagramy sobie dzisiaj, myślę, 3 konkursy na skoczniach tych juskowych i 3 konkursy, myślę, na skoczniach tych nowych, tylko że wiadomo, na nowych nie działają boty, więc na nowych po prostu sobie pogramy sobą, a na tych juskowych zmierzymy się z botami, które mam wgrane tu. Paczka jest z tamtego roku, więc nie patrz, jeżeli tu będą ludzie, którzy nie skaczą na razie, albo już skończyli karierę. Oczywiście przed rozpoczęciem filmu bardzo chciałbym was poprosić o zostawienie łapki w górę, będzie mi wtedy bardzo miło, możecie również zostawić subskrypcję. Lecimy z subami nieźle, no przyrosty, naprawdę przerosły moje oczekiwania. Możecie skomentować ten filmik, możecie również dołączyć do grona wspierających. A z tego miejsca chciałbym oczywiście ich pozdrowić, pozdrawiam Niadela oraz fana JJK Farela, czyli moich dwóch wspierających. A jeżeli ty chcesz się znaleźć również w tym gronie, zapraszam na dół, tam możecie też zrobić. Dobra, myślę, że czas już teraz przejść do całego clue tego filmu, więc no grania, nie? Więc najpierw wybierzemy sobie 3 skocznie juskowe, jednak ja ich nie wybiorę, wybierze mi je, myślę, random number generator. Więc po prostu wylosujemy sobie 3 liczby i potem te skocznie dodamy, po prostu. Mamy 15, 1 i 21, dobra. 15, 1 i 21, czyli skocznia 15. 15 skocznia to jest Park City, pierwsza to jest Kulm i 21 to będzie Willingen. No to są skocznie juskowe, na których dzisiaj sobie zagramy na boty. Oczywiście, żeby zagrać na boty, musimy sobie zrobić własnego zawodnika, więc ja szybko to zrobię. Okej, Rzym ze Sri Lanki jest już gotowy, możemy go zaznaczyć, jest on właśnie tutaj. No, żeby przejść kwalifikacje, więc jedziemy, panowie i panie, misiaczki moje kochane. Bardzo was uwielbiam. Dobra, pierwsza skocznia, na starcie 93 zawodników. Teraz kliknę nawet klawiaturą, żebyście widzieli, że to wszystko nie jest ustawiane. Na prowadzeniu Mumino, no i to się szanuje, 120,5 metra, wiatr jest niezły. Belka jest dosyć nisko, ale belka jest 14. Może uskoczymy kwalifikacje chociaż. No o kurde! Siódme miejsce, ale ja na notach tu będę przegrywał, bo ja strasznie szarpię lod, no bo tak się skacze na klawiaturze. Nie można tutaj tak wszystkiego ustawić, a przynajmniej ja tego nie ustawiłem. Ale najdalszy skok. I mamy kwalifikacje, nie? To wszystko jest fajne. Numer 12. Rzym. Sri Lanka. A żeby mi wyszedł taki skok jak w kwalifikacjach, ja będę spełniony, nie? I... No przeatakowałem na końcu, ale to punktu K nie było, ale powinna być druga seria, myślę, z takim skokiem. Dokładnie, 114 metrów, 20 miejsce. No, trzeba przeatakować, trzeba przeatakować. Jest wiatr, dobra, jest wiatr. Więc ja w tym momencie robię taktyczny atak chyba. A przynajmniej chcę zrobić atak. I atak się chyba powiódł. 122 metry, noty nie najgorsze jak na ten szarpany lot. I proszę, czy ja... Piąte miejsce. Mam autokwali na Kulm. A Kulm jest drugą skocznią. Mam automatyczną kwalifikację na skocznię w Kulm. Jak to pięknie wygląda. Dobra, kliknę klawiaturą, żeby nie było. Patrzcie, mogę... Oni tu za HS latają, nie? Ja wam teraz pokażę, jak się obsługuje klawiaturę. O! No o, to jest zepsute. Wiatr jest znowu znikomy.
Belka szósta, numer startowy 89. W sumie dobrze, że jest taki wiatr. Ale tam w Park City podwiało w drugiej serii. No tutaj będę latał trochę pasywnie, ale punkt K... Oj, nawet punktu K nie będzie. I bym się dostał w sumie chyba. Nie, bym się nie dostał. Bo upadków chyba trochę było. Tak, upadki się jeszcze podostawały. I autokwali, który na przykład... Ulrich Wulgenand skoczył 138,5 metra i miał automatyczną kwalifikację. Witamy w DSJ-cie. Pierwsza seria, no wiatr w plecy, to trzeba przeczekać, to trzeba przeczekać, ja tak myślę, widzowie. Ale lecimy. Teraz to musi być full focus. O Jezu. Ale full focus mi wyszedł, misiaki. Dziękuję za bycie w top... Dziękuję. Byłem w top 10. Nie, a właśnie, bo ja włączyłem klasyfikację na punkty. Ale jestem debilem. Ja mam klasyfikację na punkty włączoną, więc ja nie mam automatycznej kwalifikacji przez to na Willingen. Aj. Trzeba się kwalifikować na Willingen. O Jezu, nie podoba mi się to. No. A tu skaczą po 135 metrów, a wiatr jest w plecy. Aj. No 11 tabela, to w miarę wysoko, ale wiatr nie jest jakiś świetny. Może się dostanę. Pod punkt K, 119-125, dobra. Numer mamy, hehe, wiadomo jaki. Oj, trochę mi brakuje. Dostanę się, dobrze, 45 miejsce na farcie. No, to zdecydowanie mi się nie podoba. To nie jest fajne. Jakub Szybki, 135 metrów, no ja raczej tyle nie skoczę na klawiaturce. Ale wierzcie we mnie, widzowie moi kochani. O kurde. Ogólnie patrząc na to, jak mi poszło, jestem bardzo szczęśliwy i zadowolony z swojej formy. No, naprawdę skaczę do sufitu. I powiem wam tak, że nagrywam ten film drugi raz, bo pierwszy raz ten film nagrałem koło kwietnia. Mamy grudzień. Tamtego filmu wam nie wrzucałem, bo no, nie robiło to żadnych zasięgów, nie? Więc tamten film poszedł gdzieś w zapomnienie. Pamiętam, że tam trochę lepiej skakałem, więc jeżeli uda mi się to odkopać, to teraz wam zmontuję kawałek mniej więcej jak tam skakałem, więc... Abrakadabra, Rzym z przeszłości, zium. Filip Sakala, to jest dobry. To jest ten znany syn Jarosława Sakali. Tego skoczka i 215 skoczyło, kurde. O, wiatr. Prosiłem. Jest taki sam słaby. Co zrobić? Dobra, jedziemy. Okej. Okay. Ja muszę tą piątkę tak maszować, więc będziecie słyszeć, jak klikam piątkę na klawiaturze. No sorry, no takie są realia tego. Wygrał ze mną. Ale będę może jako Lucky L. Proszę. Jestem jako Lucky L. Jestem jako drugi Lucky Loser. Bo pierwszy Lucky Loser jest drugi. Więc no jest spoko. Dobra. Mi się to podoba, bo skaczemy całkiem nieźle. Wiatr. Ja bym chciał ten wiatr, żeby był trochę mocniejszy i bym tu coś może odleciał nawet. Widzicie, bo ja tutaj Rzym kompletnie no gibbon dzisiaj, jak widzicie, bo Rzym dzisiaj lata sobie na klawiaturce. A gibbona z tym raczej nie mam zamiaru próbować. O kurde, prowadzimy i... Jest! Wygrana, jest wygrana, dobra. A teraz druga planica, więc być może uda nam się coś osiągnąć. Dobra, proszę o wiatr pod narty, serio. O, dzięki za wiatr pod narty, proszę. Belka 19, popatrzcie, z 20 był taki mizerny wiaterek, a z 19 już coś podwieje nawet, fajnie. Dobra, Rzym bez gibbona leci. Czy Rzym poleci za punkt HS? Rzym za punkt HS poleciał chyba. Tak, 216, o kurde. I tam też skakałem na klawiaturze. Tylko, że jakoś lepiej mi szło. Dobra, koniec Rzyma z przeszłości, wracamy na skocznie customowe, bo o to nam chodzi. Okej, okay, mamy Astun HS91, to są customy. Po prostu to jest ze wszystkich skoczni, które mam na kompie, wylosowałem trochę. I na nich dzisiaj sobie poskaczemy. Astun, no i da się... O, patrzcie! O Jezu, no dobra, upadek. Ale skoczyłem nieźle, nie? To był niezły skok. Jakkolwiek to można powiedzieć o klawiaturze. Astun, lubię cię. Skocznia jest... sztos. O, insiderka. Tutaj może być ciekawie, bo insiderka jest trudna. W miarę profilowo. Chociaż dla mnie nie jest aż taka trudna, ale... I co? Skocznie juskowe. Można skakać? Można skakać. 44 metry. No rekord świata. Drugi skok na tym.
O! Na dwie nogi, ale ciągnąłem. To był skok na rekord świata, ale coś nie pykło. To jest ciekawe, nie wiem nawet co to. Pinczów HS200, o Jezu, konkurs nocny. Templatka, dobra. Na szczęście nic kradzionego. Po prostu miałem to na komputerze. Ej! Jakkolwiek to głupio brzmi, to to jest mamut, na którym skoczyłem przyzwoicie. Skok drugi, czy będzie lepiej niż w pierwszej serii? Wiatr jest w plecy. Może przeskoczymy te 176 metrów. O Jezu, ale to było dobre wybicie, ale za bardzo poszedłem nartami. Ajajaj. Ale wybicie było już niezłe, nie? Kolejna mała skocznia. Mały Wellingrad. Taki się wylosował, bo to są skocznie... Wellingrad teraz. Tego skoku nie było. 18 metrów. To jakiś bóg gry. Ja tu nie skakałem jeszcze. O! No i tak się tu skacze, podpunkt K, 32 metry, piękny skok. To mnie ciekawi, Baby Ramp HS5, o, skocznia bez światełek. To będzie miłe. O, F2 jest tu... Okej. Piękna skocznia, 4 metry. Skoczyliśmy punkt K, jakkolwiek to nie brzmi, nie? Na klawiaturce. Oj, nie ustałem, ale to był przeciągnięty skok na rekord. 4,50. Najbardziej podobają mi się te Juski, co się tutaj tak na nas ładnie patrzą. No siemano, Jussi. No hejo. Co tam u ciebie? Nie chcesz pobić za Rzyma w kamerce? Chcesz być za Rzyma w kamerce? No to będziesz za Rzyma w kamerce. Patrzcie. Smolecka 3. Bardzo ciekawa skocznia. O! Nie ustałem skoku, no nie! Jak ja mogę być taki słaby w moją własną grę? Rzym! Ustany skok! Ustany skok! 3,77! Fantastyczna próba! Jestem świetnym zawodnikiem! Ale już oddaję wam waszego kochanego youtubera! O! Wróciłem do was, żeby się z wami pożegnać. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Już tak oczywiście łapkę w górę, sub, wszystko! Zapraszam na dół, tam macie fajne linki. A ja się z wami żegnam. Do widzenia, piona, no i cześć!